Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Rome 2. Witajcie moi drodzy. Okej, słuchajcie, cóż to ostatnio działaliśmy? No słuchajcie, ostatnio została wypowiedziana nam wojna przez Seleucydów. A więc potężne imperium na wschodzie, które no będzie niełatwo podbić. Naprawdę będzie niełatwo podbić. Znaczy nie tylko Seleucydzi nam wypowiedzieli wojnę, ale też ich sojusznicy, tacy jak tutaj jest Media. A na północy mamy coś takiego jak... a nie, z Armenią nie mam. Więc chyba tylko Seleucydzi i Media nam wypowiedzieli wojnę, chociaż zaraz to sobie zerknę. Jak tutaj to wygląda? Nie, jeszcze tak. Drangiana. Oczywiście miałem wojnę też z Atenami jeszcze, ponieważ Ateńczykom, słuchajcie, zostały dwa regiony, te tutaj na północy, na północy ówczesnej Europy, więc teren dzisiejszej Danii i tutaj pogranicza duńsko-niemiecko-polskiego, tak sobie to nazwijmy, ponieważ tutaj już przebiega granica naszego kraju obecnie. Jeszcze mamy z Persją wojnę, tak? No słuchajcie, sporo tego, naprawdę sporo tego. Co sobie im zaproponuję umowę handlową. Nie sojusz, umowę handlową. Przyjęli, patrzcie, bardzo ładnie. Może Sparta by chciała umowę handlową. Nie są zainteresowani niestety. No dobra, słuchajcie, jakoś trzeba będzie tutaj sobie z tym poradzić. Okej, słuchajcie, ostatnio udało nam się zająć Nikomedię. Tu jest Nikomedia. Nasz legion został dosyć mocno wykrwawiony w walkach. Tu mam jeszcze awans dla naszego dowódcy, oczywiście weźmiemy sobie wodza. No i słuchajcie, tutaj obecnie do Azji Mniejszej ruszyły 4 nasze legiony. Tak, chyba nawet 4 nasze legiony tutaj rozpoczęły marsz i wysłałem także chyba 2 legiony do Afryki, z tego co się orientuję. Tak, jeden legion jest tutaj, a drugi legion jest gdzie? Powinien już być gdzieś tu. Tu mamy naszą flotę, która już też wyruszyła. A, tutaj jest. Okej, dobra. W takim razie myślę, że możemy zakończyć turę. Zobaczymy, jakie ruchy wykonają teraz Seleucydzi. To może być dosyć interesujące. Zobaczymy, co oni wymyślą. Chyba nic nie wymyślili. Co robią Ateńczycy? Takie tu działania. Armenia wyzerwała ze mną pakt o nieagresji. To jest dosyć niepokojąca informacja. Ja tutaj z Atenami chciałbym pokój. Przynajmniej na tyle, na ile to jest możliwe. Bo jeśli ja mam tutaj ruszyć do wojny czymś tak potężnym... Jakaś dzielnica Biedoty mi powstała? Gdzie? Dzielnica Biedoty. Dobra, a to jest znowu zajęte, to jest świeżo zajęte miasto wszak. Dobra, to sobie rozbudujmy, to sobie zniszczmy, to sobie przekształćmy, to sobie zniszczmy. Dobra, więc na razie tu mamy ok. Teraz tak, jak tu sytuacja? Co byśmy tu sobie mogli zrobić? Ja bym tutaj sobie chętnie zrobił coś takiego. Tutaj bym sobie chętnie zrobił latryny. No i jako tako to wygląda. Teraz słuchajcie, my musimy uderzyć tutaj. Tutaj zwłaszcza Grecy mają ogromną przewagę liczebną nad nami, ale ich oddziały są bardzo mocno tutaj wymęczone. Chyba tutaj przez głód, który tutaj ich dręczy. Dobra, słuchajcie, stoczmy sobie tą bitwę, ruszajmy do szturmu na Greków. Czas sobie rozsmarować tych Ateńczyków. Tak więc zniszczymy ich. Okej, moi drodzy, jesteśmy, a więc rozpocznijmy rozmieszczanie naszych wojsk. Ja się spodziewam, że oni tutaj nam się pojawią na naszej lewej flance. I tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, tutaj niestety w tej armii nasz dowódca ma kohortę zamiast oddziału jazdy.
To nie jest dobrą informacją. Dobra. Rozstawmy się w takim razie. No, na razie tutaj. Zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Tutaj mam naszych germańskich łuczników. Zostawiamy ich tu. Nasze balisty, oczywiście pociski wybuchowe, rozstawiamy ich tutaj. Jazdę rozstawiłbym sobie w tym miejscu. Oddział dowódcy zostawmy sobie tu. No i zaczynajmy. Zobaczmy, cóż zrobią ci dzielni Ateńczycy. Łoszty, ile ich tu jest? Mucić tam w nich. Walić tutaj w ten oddział dowódcy. Pięknie. Bez litości dla wroga. Jak przewidziałem, tutaj nadchodzą posiłki ateńskie. Dobra, spokojnie. Dobrze tam, ucić nich. Łucznicy, nie spać. Tak jest. Przeuroczo. Jesteś najemni peltaści. Zobaczymy. Już przeciwnik tutaj pokaże. Poza tym, że znowu pięknie sobie zgromadził w kupie swoje siły. Coś czuję, że raczej tego nie przeżyją te wojska. Wybić mi ich. Dobra, ci zostali rozbici. Musić tam w nich. Pięknie. Tu. A wy tu. Na nich. Dobra, oni tam nie mają szans. Za bardzo. Tutaj tłuc się z tymi. O, jak pięknie ci tu dostali. Oblici. To wy nie powiecie. Dobra, tych tu wytłuc. Oni tutaj zaczynają panikować i bardzo dobrze. Dostawiać się. Uderzyć. Zmiażdżyć wroga. Dobra, tutaj Grecy coś próbują podziałać, ale raczej mi to nie wychodzi. Dobra, oddziały wroga idą w rozsypkę. Jeden po drugim niemalże. No, pięknie. Bardzo ładnie. Dobra, ci tu raczej szans nie mają.
Dobra, wy tutaj. Dobra, wy ich tu pogonić. Nawet nie trzeba. Uderzyć. Dobra, uderzyć tu. Wy, uderzać tu. Dobra, oddział dowódczy wroga wszedł w zasięg naszych łuczników. Wykorzystać to. Dobra, my rozstawiamy się tutaj. No i bardzo ładnie. Uderzyć. Tutaj się przegrupować, kawaleria. Tam, nacierać. No, rozwalić ich. Coś tu szermierze w kolczugach, coś chcą od nas. Nacierać. Prowadzi tutaj szturm. Małą szarżę. Dobra, zawracać. Przegrupować się. Tu. Dobra, rozjechać ich. Dobra, co tu jeszcze Grekom zostało, co? Dobra, moi drodzy, teraz tak. Waszym zadaniem jest teraz rozstawić się tu. A wy rozstawiacie się tu. Naprzód. No wy tu drzesz go tam. Tego dowódcy Greków, co? I bardzo dobrze, że zdech. Dobra, kawaleria, rozstawicie tutaj. Ty masz, koleżko, tutaj być. Nacierają kolejne oddziały greckie. Robić tam z nimi porządek. No, nasi łucznicy, kurde, nieźle sobie radzą. Nacierać. Dobra, nasza. Teraz tak, te trzy oddziały. Wejść przeciwnikowi na flankę. No i bardzo ładnie.
Za nimi tu. Ruszacie, ruszacie, ruszacie. Dobra, wjechaliśmy im na tyły. Dobra, zakończył bitwę. No i przeuroczo rozgnietliśmy tutaj Greków. Tak jest. Jeden oddział tam im przetrwał, znaczy jedna armia. Okupacja oczywiście. Tak jest. Coś oni tu jeszcze chcą? Mam nadzieję, że nie. To sobie przekształćmy, coś sobie stwórzmy. Port wojenny na Bałtyku. Rzymska flota bałtycka za niedługo powstanie. Dobra, tu mamy trochę ich oddziałów. O, tu są tereny, których jeszcze nie znamy. Co wy chcecie w ogóle? Chcecie zaatakować to? Życzę powodzenia. Chociaż kurde, to nie jest bronione. Mam nadzieję, że będzie za niedługo. Mogą to przechwycić. Bo większość naszych sił, słuchajcie, ruszyła do wojny z... Do wojny z tutaj, z naszymi towarzyszami, z Seleucydami. To w znaczący sposób może nas tutaj nieco ograniczyć. Dobra, ruszasz tu, na wszelki wypadek. Musimy tam sobie uszczelnić ten... tą sytuację. Zależałoby mi, słuchajcie, na pokoju takim dosyć ambitnym ze Spartą. Może mały pakt o nieagresji? Nie, nie to. Co ja tu dałem? Nie chcą. No nie lubią nas, ewidentnie nas nie lubią. Dobra. Teraz tak, tutaj to trzeba sobie poprzekształcać, rozbudować. Pierwszy nasz przyczółek w Azji. Dobra, my ruszamy na Pergamon. Z naszą armią. Tak, nacierać mi tu. Co oni tu mają? Nic nie mają. Dobra, dajmy automatycznie. Agresywnie z nimi. Dobra. To mamy ogarnięte. A, oczywiście okupacja. Dobra, to mamy. Poprzekształcajmy. Proszę bardzo. Dobra. Wy, moi drodzy, ruszacie tutaj. Wy kurde byście nie mieli tutaj tak dużych strat, to moglibyście od razu ruszyć naprzód. Powiem wam szczerze, tutaj to miasto jakoś niespecjalnie wymaga okupacji naszych sił, obecności naszych sił. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Co my tam jeszcze możemy przerzucić? A tych mi tutaj zablokować i ich zniszczyć. Siły greckie nam się pętają. Niepotrzebnie. Teraz mam kurde problem z tym Cressonem i cały czas się obniża. Przerąbane to jest. Dobra. No tu kurde ładnie żeśmy pojechali z Grekami. Jestem pod wrażeniem. Co my tu mamy za informacje? Świat cudów, Pergamon. Pergamon jest cudem? Dobrze wiedzieć. A, to jest ten mauzoleum. Dobra. Teraz tak. Danie za 1000 punktów. Jest ta nasza armia, przecież... No, mi się, że tutaj więcej sił przerzucałem niż tylko jedną armię. Dobra, oni się tu mają zaokrętować. A, przecież ona jest tutaj.
Boże, ja też mam krótką pamięć. Dobra, ale krótka. Płyniemy. Dobra. Tutaj powolutku zaczynamy się przebijać z siły wroga. Kimeria. Z Kimerią handlujemy, to dobrze. Powiedziałbym, że bardzo dobrze. Dobra, mały przegląd tutaj naszych armii teraz, co? Tu musicie straty uzupełniać. O, tutaj mam do ulepszenia nasze kręty, ale lepsze kadłuby. Wiele tłumaczy. Teraz mam jakiejś armii, nie zapomniałem. Tu jest jeszcze nasza. Proszę bardzo. Dobra, pytanie za 1000 punktów. Czy wy tu jesteście jakoś bardzo potrzebni? Czy jakby was stąd wyprowadzę, no to będzie spoko. Nie ma potrzeby, abyście tu siedzieli. Według mnie, dobra. Zbierać dupy w troki i lecimy tutaj. Wojna z Seleucydami sama się nie wygra. Dobra. A jeszcze tu jakiś awansik, tak? Tu ma awansik. Tu macie awansik. Dobrze. Dobrze. Skończmy turę. Lećmy dalej. Zobaczymy, co zrobią Grecy po utracie kolejnego miasta. I Seleucydzi także po utracie Pergamonu. Our warriors thirst for your blood and hunger for your women. Oni chcą, żebym zapłacił im 4900? To dużo. It is a simple gift, gold. Oni są traktat pokojowy ze mną. Macie szczęście, bo jest mi niezwykle na rękę. Dobra, z Atenami mamy pokój. Dobrze. Atenami mamy na razie pokój. Więc teraz będę się mógł skupić w 100% na wojnie z Seleucydami. Więc słuchajcie, ruszamy na wschód. Ruszamy na Bliski Wschód. Ścieżka zablokowana, no niestety. To komu tą ścieżkę zablokował? Dobra. Tutaj wyłazić na brzeg. I ciśniecie, słuchajcie, tu, do Azji Mniejszej. Wy. Ile tutaj czasu jeszcze musi upłynąć? Sporo. Dobra, na razie my tu na Pessinus ruszamy. No i tutaj nic nie mają. Dobra, nie będziemy nawet toczyć tej bitwy. Znaczy ja nie będę toczyć, bo my ją sobie stoczymy, ale automatycznie. Pięknie, pięknie. Oczywiście okupacja. Cudownie. Cudownie. No zróbmy sobie tu rolniczą. Dawno nic rolniczego tutaj nie postawiłem. Dobra. Mamy 5000 punktów. Punktów jedzenia. Dobra, to będzie spadać bardzo powoli. Dobra, słuchajcie, uderzamy tutaj w takim razie. Dobrze, moi drodzy, ale słuchajcie, myślę, że tą bitwę stoczę już sobie osobiście i to stoczę ją sobie w następnym odcinku, żeby tego już za bardzo wam nie przedłużać. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, ocenę oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem. Ciao, do następnego.